W sali konferencyjnej Narodowego Banku Polskiego przemawia prezes NBP profesor Adam Glapiński. Mężczyzna po 70 z obciętymi na krótko siwymi włosami, gładko ogolony, w grafitowym garniturze, białej koszuli i niebieskim krawacie. Nosi w klapie znaczek z polską flagą. Za profesorem na ścianie znajduje się wypisana dewiza NBP. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Obok profesora stoją trzy polskie flagi. Witam Państwa w Niezależnym Narodowym Banku Polskim. Podkreślam niezależnym, bo niestety różne czarne chmury na polskim niebie się mnożą i ataki na bank narastają. Nie wszystkie są Państwu znane, ale to pewnie wszystko będzie. Proszę pamiętać, że niezależność Narodowego Banku Polskiego jest jednym z głównych osiągnięć naszego ostatniego 30-lecia. Tu prezesami były osoby, które przechodziły na to stanowisko bezpośrednio z szefa partii politycznej, byli premierzy. Mimo tego udawało się utrzymać jakiś konsens, jakąś równowagę i trzymać od polityki daleko tę instytucję. I ataki były umiarkowane. Towarzyszył nam zazwyczaj tylko spór między Ministerstwem Finansów a bankiem, co jest rzeczą zrozumiałą, ale spór niewidoczny dla opinii publicznej. Jeśli był czasami widoczny, to było gorszące. Dla mojej kadencji nic takiego nie było. Natomiast nigdy nie było ataków na Narodowy Bank Polski, nigdy nie było żądań do Narodowego Banku Polskiego, żeby zrobił coś albo czegoś nie robił, żeby prowadził taką czy inną politykę pieniężną. Teraz to ma miejsce. Żąda się, wyraża się żądanie, wyraża się presję, żeby bank coś robił albo czegoś nie robił. Wysuwa się absurdalne oskarżenie mające żadnego umocowania w rzeczywistości. Przez te fale, przez te rafy pandemii i wojny Narodowy Bank Polski przepłynął w dobrej kondycji. Patrząc z perspektywy czasu, 7 lat mojej kadencji, nie popełniliśmy żadnego znaczącego błędu. Między innymi dlatego, że wszystkie decyzje w Narodowym Banku Polskim, tak to pomyślał ustawodawca, są podejmowane zbiorowo. Nie ma żadnego ciała, instytucji, organu, który podejmuje decyzje jednoosobowo. Jednoosobowo tylko prezes przedstawia decyzje Narodowego Banku i decyzje Rady Polityki Pieniężnej na zewnątrz. Tak jak dzisiaj przedstawiam to Państwu. Przypominam, to nie jest moje osobiste zdanie, co ja dzisiaj mówię. Jeśli tak jest, to zaznaczam. To, co Państwu przedstawiam, to jest stanowisko Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej oraz zarządu. Proszę pamiętać, że wszystkie materiały, które idą na Radę Polityki Pieniężnej, przechodzą poprzednio przez zarząd NBP i są przygotowywane przez grono dziesiątków najlepszych analityków ekonomicznych w kraju, którzy mają dostęp do najlepszych informacji ekonomicznych i finansowych w kraju, najlepiej opłaconych kanałów informacji z całego świata i którzy pozostają w stałym, codziennym kontakcie ze stafem innych banków centralnych z całego świata. I ja osobiście wszystkich prezesów banków centralnych z całego świata, liczących się 60 kilku, spotykam osobiście co 2 miesiące. I w czasie długich godzin przedstawiamy swoje stanowisko, konsultacje, ucieramy poglądy. Co 3 miesiące jest też spotkanie europejskich liderów banków centralnych. Tak to się dzieje. Proszę nie kierować żadnych uwag krytycznych co do tego, co robi bank prywatnie pod czyimś adresem. Nigdy nie przedstawiłem informacji ani nie podjąłem decyzji wbrew temu, co zespoły analityczne Narodowego Banku Polskiego przedstawiły mnie, zarządowi i Radzie Polityki Pieniężnej. Rada nigdy nie podjęła decyzji wbrew temu, co wspólna zbiorowa wiedza NBP przedstawiła. Zawsze były w Radzie osoby o różnych poglądach, bo taki jest pomysł Rady Polityki Pieniężnej. Jest 10 osób pochodzących z różnych ośrodków akademickich, mające różne, że tak powiem, parafie,
poglądów, różne koncepcje, to się uciera. Jeśli w głosowaniu zwycięża koncepcja chociażby jednym głosem, to to jest stanowisko Rady Polityki Pieniężnej. Nie ma czegoś takiego jak stanowisko jednego członka Rady Polityki Pieniężnej. Nie ma takiego organu jak członek Narodowej Banki. Jest członek Rady Polityki Pieniężnej. Jest stanowisko Rady Polityki Pieniężnej. To jest organ kolegialny. Jak wiele innych organów kolegialnych. Jak zarząd NBP, to jest kolegialne ciało. Nie ma stanowiska członka zarządu, który by coś innego mówił niż jest zarządu. A prezes wyraża stanowisko albo zarządu, albo rady, albo obu naraz. Jeszcze raz to przypominam, dlaczego. Bo znowu teraz w tej gorączce przedwyborczej w Polsce, ja to rozumiem, wiem jak funkcjonuje polityka, jak polityka u nas funkcjonuje. Nic specjalnego zresztą w polskiej polityce nie ma w stosunku do innych krajów. Jest czas bardzo gorący. Niestety jedna strona sporu politycznego z sobie znanych powodów włączyła w to NBP i ataki na NBP. To jest karygodne, to się nie powinno nigdy powtórzyć. No musimy to jakoś przetrwać. Ile tam do wyborów? Jest 4 miesiące. Musimy to razem wszyscy przetrwać. Najchętniej my w ogóle nie odpowiadam na te zaczepki, no ale są pewne reguły prawne, które zmuszają do odpowiedzi, więc te odpowiedzi przez Narodowy Bank Polski są udzielane. Ale to nie jest z góry na odpowiedź, bo po wyborach już w ogóle pies z kulawą nogą się będzie tym interesował. Jakieś absurdalne zaczepki. Różnych takich zagończyków z różnych ugrupowań. No niestety trzeba się do tego odnosić często, chociaż nikt nie ma ochoty w ogóle się do tego odnosić, bo to najczęściej są bezsensowne różnego rodzaju oskarżenia. A w podtekście tego leży zawsze żądanie czy oczekiwanie, żeby polityka pieniężna była tak czy inaczej kształtowana. Co jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z ustawą, sprzeczne z konstytucją, sprzeczne z regulacjami europejskimi. My należymy do europejskiego systemu banków centralnych. To jest sprzeczne ze wszystkimi wskazaniami. Wielokrotnie zresztą Europejski Bank Centralny w ten sposób się wypowiadał w stosunku do jednej polskiej instytucji, która próbowała wkraczać w obszar kształtowania polityki pieniężnej. Nawet nie wymienię dzisiaj tej instytucji. Myślę, że to jeszcze nie jest ten czas. Pewnie zrobię to przed całym parlamentem. Nie dajmy się, proszę Państwa, wciągnąć w tą gorączkę, w tę gorączkę. Zachowajmy obiektywizm. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, członkowie zarządu mają przeróżne poglądy, ale my występujemy jako Narodowy Bank Polski. A już pracownicy Narodowego Banku Polskiego, analitycy, zapewniam Państwu, pochodzą ze wszystkich możliwych parafii światopoglądowych. Jakoś się dobrze tutaj pracuje i nikt nie cierpi dyskryminacji z tego powodu, że ma jakieś poglądy inne niż ja. Ja mam konserwatywne, ale całkiem dobrze mi się współpracuje ze skrajnie lewicowymi. Jeśli praca to praca, instytucja to instytucja. Ustawa, zadania, prawo to jest jedno. A w domu towarzysko sobie można coś tam robić. Nie pozwolę na wprowadzenie polityki do Narodowego Banku Polskiego i nie pozwolę zaangażować Narodowego Banku Polskiego w politykę. Ale są różnego zaczepki, ja je odbieram jako prowokacje. Chyba niektórzy chcą sprowokować Narodowy Bank Polski, żeby w jakiejś sprawie się wypowiedział i potem go oskarżyć, że się miesza w politykę. Podczas gdy to będzie po prostu odpowiedź. Tak na komisji sejmowej trochę było. Nie damy się w to wciągnąć. Zachowamy obiektywizm i naszym celem sformułowanym ustawowo, konstytucyjnie jest dobro finansów Polski, dobro systemu bankowego polskiego, a przede wszystkim dbałość o polskiego złotego. I przechodzę już do normalnego trybu konferencji. Mam dla Państwa same dobre wiadomości dzisiaj. Strasznie mnie to cieszy. To jest niewłaściwie po polsku. Zaraz moja pani profesor z liceum by mnie tutaj skrytykowała. Nie ma czegoś takiego jak strasznie mi się coś podoba. Bardzo mi się podoba, że od kilku miesięcy mam same dobre wiadomości. Powiem tak. Przez 3 ostatnie miesiące, a 2 w szczególności, inflacja stoi. Stoi w miejscu. 2 ostatnie miesiące inflacja miesięczna z miesiąca na miesiąc wynosi 0,0. 0,0. Bo ta inflacja, którą my najczęściej podajemy, CPI, ta, która wynosi 11,5,
To jest, proszę pamiętać, inflacja w danym momencie w Polsce w stosunku do inflacji rok wcześniej. I oczywiście to zależy od tego, jak się inflacja teraz kształtuje z miesiąca na miesiąc, ale też zależy, jak się kształtowała rok temu z miesiąca na miesiąc. I czasami wzrost lub spadek inflacji po prostu odzwierciedla zmiany, które były w zeszłym roku. Ale to jest wszystko ważne, to jest podstawowy wskaźnik. Ale ważny jest też, szczególnie to mówię do nieekonomistów, a takich jest przynajmniej kilkuset tysięcy, a patrząc z upływem czasu na odtworzenia kilka milionów, którzy oglądają naszą konferencję, no inflacja miesięczna jakby mówi więcej o tym, co jest w danym momencie, co się dzieje. Maj, czerwiec inflacja wynosi zero. Ceny stoją w miejscu, średnie, przeciętne. Każda pani Wiesia, każdy pan Tadeusz może oczywiście mieć inny obraz tego, różnie jest w różnych sklepach, różnych koszykach konsumpcji, ale generalnie zero. A poprzedni miesiąc 0,7. Z tego się bardzo cieszymy. Dobre są też przewidywania. Jak państwo wiedzą, Rada Polityki Pieniężnej podjęła wczoraj decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To była oczywista decyzja. Rynek się też tego spodziewał, tak zwany. No, żaden ośrodek analityczny, żadni ekonomiści, uniwersytecy bankowi nie spodziewali się innej decyzji. Inflacja w Polsce wyraźnie spada. Bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenia takiego kolokwialnego, spada na łeb na szyję. No to spada na łeb na szyję. Nawet powiedziałbym na złamanie karku spada. To nie jest jakaś nasza specyfika zresztą. Wszędzie spada. Na całym świecie spada inflacja. A co najważniejsze, spada w naszym otoczeniu. W krajach, którymi mamy największy kontakt, od których zależy jakby nasz handel zagraniczny, nasza wymiana, które mają na nas wpływ. W czerwcu wynosi 11,5. Proszę pamiętać, to jest najniższy poziom od ponad roku. Najniższy poziom. W lutym jeszcze, proszę pamiętać, w lutym tego roku inflacja wynosiła 18%. 18%. Obecnie jest 11,5. 7 punktów procentowych niżej. W ciągu kilku miesięcy inflacja spadła o 7 punktów procentowych. To państwo mają chyba gdzieś. Inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest ważne, to porównuje nas z innymi krajami. Jak państwo widzą, inflacja w Polsce jest na czerwono. Nie ma nic szczególnego w naszej inflacji. Nie należymy do liderów, nie należymy do tych co najmniej. We wszystkich tych krajach jest podobnie, no, z wyjątkiem może Węgier, w których ta inflacja jest wyższa. A propos Węgier, no, czasami jakieś absurdalne zarzuty polityczne się powtarzają, że NBP za późno zaczął podnosić stopy procentowe. Przypomnę, że byliśmy jedni z pierwszych, którzy zaczęliśmy cykl podwyżek. Po Czechach i Węgrzech. Kilka miesięcy po Czechach i Węgrzech. Ale w Czechach i Węgrzech ta inflacja wyższa cały czas była. I nawet w tym roku, w którym dokonały pierwsze podwyżek, była wyższa. No, każdy kraj ma swoją specyfikę. Podjęliśmy jako jedni z pierwszych decyzji o podwyżkach stóp. W krajach Stanach Zjednoczonych i w Europie podwyżki trwają i jeszcze będą trwały. Może miesiąc, dwa, trzy. Ale te kraje o wiele, wiele później zaczęły podnosić stopy. Wiele miesięcy później. Wszystko jest naturalne i się dokonuje normalnie. Wbrew temu, co niektórzy próbują zamącić w publicznym dyskursie. Mają państwo wykres inflacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest nasz punkt odniesienia. Co jest specyficznego w polskiej inflacji? Nic. Zero. Jaka jest generalna przyczyna tego, że to szaleństwo inflacyjne na całym świecie wybuchło? No są dwie pierwotne przyczyny. Pandemia, a w szczególności to, co po pandemii nastąpiło, to odbicie silniejsze niż ktokolwiek się spodziewał. Popytu i inflacji, odłożonego popytu. I potem wybuch wojny. Wybuch agresji rosyjskiej na Ukrainę, a przedtem już podwyżka cen nośników energii przez Rosję. To są pierwotne przyczyny inflacji. Oskarżanie kogoś, czy jakiejś instytucji, czy innych przyczyn jest demagogią. Natomiast później oczywiście się rozkręciły przyczyny już wtórne, spowodowane tą pierwszą falą. No, nowa informacja na dzisiejsza to jest taka, która została wniesiona szczególnie tak spektakularnie przez panią Christine Lagarde,
szefową Banku Centralnego Europejskiego, która nazwała to greed inflation, inflacją chciwości. W 2022 roku 70% wzrostu cen w krajach strefy euro wynikało z podwyżek marż zysku, różnego rodzaju marż zysku. Dla nas szacunek wynosi 50 do 60%. W Polsce 50 do 60% podwyżek cen w 2022 roku to były podwyżki spowodowane windowaniem w górę marż zysku przez przedsiębiorstwa, systemy handlowe, sieci handlowe itd. W sprzyjających okolicznościach, kiedy popyt wydawał się nieograniczony, parł na rynek, był gotów kupować, ludzie byli gotowi kupować wszystko, nabywcy, przedsiębiorcy, handlowcy to wykorzystali i parli ceny do góry. Ja Państwu kiedyś mówiłem o cenach masła. Na tej dramatycznej podwyżce nie skorzystali prawie w ogóle producenci, wytwórcy masła, tylko sieci handlowe i sprzedający. To jakiś czas trwało. Teraz w 2023 roku, w 2023 ten okres się skończył. Teraz dla przedsiębiorstw będzie trudniejszy czas. Teraz zaczną rosnąć płace. Element kosztowy zacznie rosnąć. Marża zysku się będzie, już się zmniejsza. Rynek już nie kupuje, już nie akceptuje podwyższania cen. Pieniądze zostały wydrenowane od konsumentów i nabywców, przelane do rąk przedsiębiorców i handlowców, zamieniły się w zyski. No ale teraz, tak działa rynek, w 2023 roku dla przedsiębiorców i handlowców jest trudniejszy czas. Rosną płace od połowy roku tej drugiej tego roku, będą rosły płace realne i koszty będą rosnąć. No ale zakładamy, że jest jakaś poduszka nagromadzonych zysków w przedsiębiorstwach, w sieciach handlowych, która pozwoli to zamortyzować. Ale skończyło się to Eldorado jakby dla sprzedawców i to jest normalne. I to nie jest nasza specyfika znów, że w Polsce coś szczególnie. Mówię, no u nas te ceny rosły w 2022 roku 50 do 60% według naszych szacunków NBP-owskich z powodu właśnie wzrostu marż. W krajach strefy euro 70% według tego, co podaje Bank Centralny Europejski i pani Lagarde. Ta greed inflation, no oczywiście to jest taka literacka, proszę Państwa, barwna opowieść. No, niby czym się mają kierować przedsiębiorcy jak nie, i sprzedawcy, jak nie motywem zysku. No, na tym polega gospodarka rynkowa, kapitalizm i tak dalej. Gdyby się nie kierowali rządzą powiększania zysków w nieskończoność, to by stanęła gospodarka. Pracownicy chcą jak najwyższych wynagrodzeń, sprzedawcy, producenci chcą jak najwyższych zysków. No to jest normalne. Dzięki temu się rozwijamy. Kiedyś tam setki lat temu gospodarki były stacjonarne i tysiąc lat teraz jest kapitalizm dynamicznie się rozwijający. Wszystko się zmienia, no bo ta chciwość narządza zysku pcha do przodu. Ktoś Państwo chce na ten temat więcej poczytać? Polecam moją ostatnią książkę Natura człowieka, a gospodarka. Chciwość, no ale to nie jest pejoratywne określenie. No. Ktoś, kto nie chce gonić za zyskiem, nie powinien się zajmować przedsiębiorczością czy handlem. Zdarzają się takie osoby, no ale to wyjątki od reguły. Na rynku pracy jest dobra sytuacja. Mamy prawie pełne zatrudnienie. Po Czechach mamy najmniejszy stopę bezrobocia w Europie. Spadek inflacji teraz, dynamiczny, szybki, jak mówię, się dokonał. Błyskawicznie z 18 na 11,5. I płace realne zaczynają rosnąć wreszcie. Wreszcie z punktu widzenia zwykłych obywateli. Ja Państwu kiedyś mówiłem, że płace w kryzysie, tym kryzysie inflacyjnym, bo tylko taki u nas mieliśmy, nie było bezrobocia, w tym inflacyjnym okresie płace spadły do poziomu połowy 2020 roku. Realne płace. Nie nominalne, tylko realne płace. Wbrew temu, co czasem tabloidy czy tam jedna z telewizji ciągle mówiła o tej nędzy, o tej biedzie, o tym upadku, o tym kryzysie, że ludzie nie mają jak żyć, to proszę pamiętać, one spadły do poziomu 2020, no czyli wysokiego poziomu. Różne osoby w różnym sposób ucierpiały. To jest oczywiste. Tam, gdzie w instytucjach jakieś można było presję wywierać i uzyskiwać wzrosty płac rekompensujące częściowo czy całkowicie inflację, nie ucierpieli. Tam, gdzie nie ma tej możliwości, gdzie są stałe wypłaty, tam ucierpieli. W takich okresach inflacji zyskują ci, co mają jakąś indeksację, emeryci, renciści, jakieś tego typu wypłaty.
ale generalnie płace realne spadły. Niewiele. Między 2 a 3% maksymalnie. Chociaż było straszny hałas i nadal jest, jak to nędza się rozprzestrzeniła i bieda i nie wiadomo co. To całkowite kłamstwo odległe, ale są wybory, ja mówię. Ja na to patrzę spokojnie. Proszę Państwa, tych wyborów wiele w życiu przeżyłem, jeszcze więcej za granicą obserwowałem. Są wybory, się mówi różne rzeczy absurdalne. I w ogóle w tym nie ma nic szczególnego, chce się ludzi przestraszyć. No, od czasu wymyślenia telewizji, upublicznienia w latach już 50., jak to pisał Karl Popper, o tym demokracja się skończyła, taka jak poprzednio. Zaczęła się demokracja emocji. Liderzy polityczni grają na emocji. Jak to powiedział jeden z liderów głównych życia politycznego w Polsce teraz, po powrocie z zagranicy, programów nie będzie żadnych, obietnic ani postulatów merytorycznych, bo się wybory wygrywa emocjami. Trzeba grać na emocjach. I tak to ma, i to wprowadził w Polsce i tak jest. Jest gra emocji, sympatii, niesympatii. Bardziej jest ważne, że komuś się but rozwiązał, niż się ludziom żyje lepiej czy gorzej. No oczywiście to jest deformacja demokracji, bo w tej demokracji ludzie wbrew sobie głosują. Głosują na jakiegoś polityka, bo ładnie wygląda i jest wysportowany, a nie na tego, przy którym będą mieli lepsze życie. No ale tak jest na całym świecie. Jak Roosevelt prowadził kampanię, nikt nie wiedział, że jeździ na wózku inwalidzkim. Bo przez radio tylko była kampania, nie było telewizji. Teraz się wszystko liczy. Ale to jest gra na emocjach. No ludzie są, jacy są. Nie ma tu żadnej krytyki. Tacy są na całym świecie, niezależnie od kultury, od koloru skóry, od wykształcenia. W życiu kierujemy się emocjami przede wszystkim. Wy także. To racjonalizujemy jakoś, przetwarzamy na język takiej argumentacji poważnej, ale najczęściej to są emocje. No przynajmniej 50%. Więc sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. A jeśli chodzi o gospodarkę, to przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania tak zwanego. Czyli, że PKB, tempo wzrostu PKB spadnie blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji. I broń Boże wzrostu bezrobocia, chociaż pewne napięcia na rynku pracy się mogą pojawić. To byłby najlepszy, i taki przewidujemy, model wyjścia polskiej gospodarki z wysokiej inflacji. W niektórych krajach będzie to bardziej bolesne, będzie głęboka recesja. Od drugiej połowy tego roku przewidujemy, nasza projekcja, którą Państwu przedstawimy w poniedziałek w szczegółach, powinna przyspieszać nasza gospodarka. Wraz z wygasaniem tych efektów negatywnych szoków, które nastąpiły już 2 lata temu. Projekcja najnowsza to wspiera. Tu mają Państwo na wykresie, który się pojawił za mną, to jest dynamika PKB na tle naszych ostatnich projekcji. To przeczy całkowicie tezie, że projekcje NBP są błędne, nie trafiają w rzeczywisty obraz sytuacji. Proszę zobaczyć. To są nasze kolejne projekcje. Od pierwszego kwartału 2022 roku do dzisiaj, do 2023, do połowy 2023. Wszystko dobrze przewidziały te projekcje. Oczywiście nie zupełnie trafnie, no bo to się nie da. Tak jest z inflacją i tak jest z PKB. Główne wskaźniki NBP. I nie ma się co dziwić, bo mamy, powtarzam, najwięcej pieniędzy, najwięcej fachowców, najwięcej ekspertów, ekonometryków i tak, i najwięcej źródeł informacji. Nasze projekcje są najlepsze. To nie jest żadne samochwalstwo, no taki jest obiektywny stan rzeczy. Niektóre projekcje, które są szeroko przedstawiane, są po prostu nasze projekcje, plus tam usiądzie tam jedna osoba czy trzy i tam subiektywnie coś naniesie, jakieś zmiany. No skąd mają mieć lepsze dane, lepsze projekty. Mamy dane GUS-u i swoje. I te, które samodzielnie zbieramy ankietami i tak dalej. Tak to wygląda. Więc nasza projekcja jest najbliższa rzeczywistości, pokazuje na tym przykładzie. Ale tak samo jest z inflacją. Tak samo jest z inflacją. Nasza projekcja najbliżej odpowiada temu, jak inflacja rzeczywiście przebiega. Proszę bardzo, inflekcja i nasze projekcje inflacji na tle w ostatnich tych projekcjach, które były robione na tle rzeczywistości. Po prostu nasze są najlepsze, najbliższe rzeczywistości, no bo jesteśmy najlepiej wyposażeni, wydajemy na to najwięcej pieniędzy, zatrudniamy najwięcej ludzi i mamy najwięcej źródeł informacji. No koniec, kropka. Wszędzie analitycy są dobrzy i przecież staramy się trafnie przewidzieć te wyniki. Nie odbieramy nikomu
dobrej woli. No poza jakimiś tam emerytowanymi pseudoekonomistami, co widać, że są całkowicie spolityzowani. Dzisiaj słyszałem w radiu jakiegoś takiego, no, przykro powiedzieć. No są profesorowie, którzy całkowicie zaczadzeni jakoś polityką, emocjami, jakieś głupstwa wypowiadają czy przewidują, no ale to zasłonę milczenia roztoczmy. Ale ośrodki bankowe, instytucjach poważnych, uniwersytetach, no one wszystkie podobnie się w gruncie rzeczy przewidują, ale my najtrafniej. No biorą GUS-owskie dane, biorą nasze i jakoś to poddają jeszcze takiej subiektywnej jeszcze później obróbce. Płace realne, proszę Państwa. To jest to, co najbardziej interesuje zwykłego, tak zwanego przeciętnego człowieka. Jak powiedziałem, one w tym kryzysie inflacyjnym spadły. Inflacja była szybsza, wyższa niż wzrost płac nominalnych. I to na tym wykresie Państwo mają. I widzą Państwo, że inflacja spadła do poziomu, no jak powiedziałem właśnie, wcześniejszego. Ale nie jakoś katastroficznie. Z tego poziomu właśnie najniższego już wyszliśmy i wychodzimy. Połowa 2020 roku. I teraz już te płace realne będą szybko szły w górę. Był krótki okres spadku, 2-3%. Dla różnych różnie. I teraz płace znowu idą bardzo ostro, stromo w górę. Za mojej kadencji, tak to powiem, troszeczkę tam więcej z przodu, czyli od 2015 roku. A w 2022 roku płace realne wzrosły o 24%. Średni poziom życia, średni koszyk konsumpcji, średnie możliwości nabywcze wzrosły o 24%. Czy to mało? To jest jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Rzadko się takie zdarzają. To jest taki, jak w cudzysłowie mówimy ekonomiści, koreański wskaźnik. Tylko Polska i Korea rozwijają się tak szybko. Japonia kiedyś się rozwijała, potem przestała. No bo dochodzi się do jakiegoś poziomu bogactwa, przy którym ludzie tracą motywację trochę na cięższą pracę. Poza tym pojawiają się elementy demografii. No niestety jakoś tak jest, że nie tylko w naszej cywilizacji, łacińskiej, chrześcijańskiej, śródziemnomorskiej, zachodniej, jak to nazwać, ale także japońskiej, jest tak, że jak ludzie się stają bardzo bogaci, to kobiety tracą motywację do posiadania dzieci, a przynajmniej większej ilości dzieci, więcej niż jednego. Możemy ubolewać nad tym, to ekonomicznie jest bardzo trudne, no ale tak jest. Taka jest natura ludzka, jak już to mówiłem. Oczywiście to prowadzi do szerszych problemów, innych. Do tego, że oczywiście wtedy, wcześniej czy później zwyciężają cywilizacje, które się bardziej rozwijają biologicznie, to jest nieuchronne. Ilość osób tradycyjnie z tej zachodniej cywilizacji pochodzących, europejskiej, śródziemnomorskiej, obejmującej też Stany, Australię, Nową Zelandię i tak dalej, Kanadę i tak dalej, no to będzie coraz mniej tych ludzi. I ta cywilizacja się zmieni. No, to z naszego punktu widzenia jest przykre, ale się dzieje dosyć wolno, także z pokolenia na pokolenie. Jest nieubłagane, no ile to cywilizacji na Ziemi już było, przewinęło się, osiągnęło swój szczyt i później upadło. Ale należy się przed tym bronić. No należy wspomagać te wszystkie źródła innowacji, rozwoju, które są możliwe do osiągnięcia. W każdym razie płace realne za mojej kadencji, a dokładnie 2015-2022, wzrosło 24%. Niesłychany wzrost. Spytacie, dlaczego tak wszyscy powszechnie tego nie czują? No taka jest natura ludzka. My łatwo przyjmujemy polepszanie się naszej sytuacji. A bardzo dramatycznie pogarszanie. Nawet niewielkie. Tak było na całym świecie, jest i będzie. Polacy łatwo przełknęli tą poprawę warunków życia, ale cały czas patrzą, jak tam Brytyjczycy, Irlandczycy, Niemcy, Francuzi. To wielokrotnie mówiłem. Dobra wiadomość, news dla średniego, młodszego pokolenia jest taki, że w ciągu 8, być może, a między 8 do 10 na pewno, osiągniemy poziom konsumpcji, poziom realnych dochodów
rocznych Francji, Wielkiej Brytanii, no tych krajów, które dla nas są synonimem zamożności. Niemiec jeszcze nie, ale Francji, Wielkiej Brytanii. To jest bardzo dużo. No. Tam emigrowali Polacy do niedawna. Co prawda teraz tam są różne kryzysy, w Wielkiej Brytanii jest kryzys gospodarczy, we Francji w ogóle polityczno-społeczny, jak go tam nazwać, nie chcę. Niech inni się zajmują takimi trudnymi sprawami. Ja przy innej okazji. No ale poziom bogactwa, konsumpcji jest oczywiście wysoki. Nie oznacza to, że każda polska rodzina będzie miała zasobność rodziny francuskiej za 8 lat czy brytyjskiej. Tam są nagromadzone bogactwa, zasoby z kilkuset lat. To są kraje, które panowały nad znaczną częścią świata. Wyzyskiwały, ciągnęły nadwyżkę ze znacznych części świata. Nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodziło, jak to się mówi. One obejmowały no, wokół całego świata obszary. Hiszpanii zresztą też, no, ale upadła już wcześniej. I to jest. Te nagromadzone bogactwa są w domu, w postaci nieruchomości, w postaci wykształcenia, w postaci obrazów, sztućców, dzieł sztuki, lokat, posiadłości zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Tego Polacy nie będą mieli. Dlaczego? No bo mają swoją niepodległość ponownie od niedawna. Pierwsza, druga wojna światowa, wojna szwedzka, ograbienie Polski całkowite. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, zabory. Wszyscy nas łupili. My byliśmy kolonią właśnie, z której się wszystko wyciągało. No i potem nieszczęsna ta okupacja, jak ją nazywam, bez żadnej wątpliwości, sowiecka. Do 1993 roku stacjonowały to wojska sowieckie. Jako minister pierwszych rządów, dwóch, znaczy drugiego i trzeciego w Polsce, no obcowałem z generałami rosyjskimi i przez ich przedstawicielami negocjowaliśmy różne materialne kwestie i wycofania. Nadawali ton. W pierwszych rządach Polski byli przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa, aparatu przemocy, który przecież się wysługiwał, to było długie ramię Moskwy. Tak zwanym pierwszym niekomunistycznym rządzie przecież wszystkie siłowe resorty były obsadzone przez ludzi Moskwy. No, w drugim też niestety, w którym ja byłem, który już po wyborach Wałęsy, czyli jakoś tam no, w lepszej atmosferze, ale przed wolnymi wyborami. Dopiero rząd Jana Olszewskiego wybrany w pierwszych wolnych wyborach, które w Polsce były, jesień 91, to się zaczęło zmieniać. Ale ten rząd był właśnie przedmiotem takiej walki strasznej. I w końcu byli SB-cy razem z tymi siłami przemocy różnymi, które pozostały z komunizmu, obaliły ten rząd bardzo szybko w nocy i w dramatycznych okolicznościach. 4 czerwca. W nocy z 4 na 5. Było, przeszło. Ale trzeba pamiętać, no, że u nas tego bogactwa nagromadzonego nie ma. Jak ja studiowałem w Szkole Głównej Handlowej, czyli w dawnym SGPiS-ie, to były lata 68-72, 1900. To większość państwa się jeszcze nie urodziła wtedy. No to wszyscy byliśmy na roku i w całej uczelni podobnie zamożni, nasze rodziny. W ogóle nie było żadnego majątku. Jakieś mieszkania spółdzielcze, gdzie się gnieździły rodziny. Nic nie było, żadnych samochodów, żadnych możliwości. To tworzyło pewien fajny klimat zresztą. Się bardziej koncentrowaliśmy na życiu uczuciowym, towarzyskim, intelektualnym. Pochłanialiśmy ogromne ilości lektur i tak dalej, i tak dalej. I jak zagierka się otworzyła, kurtyna dla studentów, to zwiedziliśmy cały świat autostopem. Ja z 2-kilogramowym namiotem przejechałem całą Europę razem z narzeczoną, dzisiejszą żoną. Ale było szczęśliwie, ale no tak było. Zamożny kto był? Dzieci nomenklatury, resortowe dzieci, ludzie na handlu zagranicznym, bo to prawie studiowali wyłącznie dzieci, prawie agentów SB na placówkach zagranicznych, w centralach handlu zagranicznego i tak dalej. No ale to każdy wiedział, no to jest z resortu są dzieci. Ale wszyscy byli podobnie zamożni. A Francuzi cały czas się bogacili. Cały czas. Dzięki też tym zasobom całego świata mieli rewolucję przemysłową w połowie XVIII wieku. Europa wystrzeliła zachodnia nagle. Do tego momentu, do rewolucji przemysłowej, chętnie do tego motywu wracam,
Chiny i Indie tworzyły większość PKB świata. Tak jak teraz zaczyna być z powrotem, bo miały największy potencjał ludnościowy. A Europa była prowincją, zakątkiem. Rewolucja przemysłowa spowodowała, że te imperia kolonialne wystrzeliły, wykorzystały cały świat, wyssały z niego bogactwo. Rewolucja przemysłowa to pchała i zdominowały cały świat. A teraz koło historii wraca. Znowu Chiny, a teraz Indie. Po Chinach to będą czołowe mocarstwa ekonomiczne, militarne i kulturowe i tak dalej. I większość PKB tam będzie wytwarzana. A Europa staje się zaściankiem, no szczególnie pod tym kierownictwem Unii Europejskiej, Komisji i tak dalej, która nas zadusi wysokimi cenami energii przede wszystkim. No to już przedsiębiorstwa się dosyć masowo wycofują z Europy, przechodzą do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest tania energia. Znaczy tania, no niezakłócona tym szaleństwem ideologiczno-biurokratycznym. A Polska w ogóle znajduje się w niesłychanie trudnej sytuacji, bo nasza energetyka się opierała na węglu. Jesteśmy najbardziej prześladowani z tego momentu. A mimo tego się tak szybko rozwijamy. Powtarzałem wielokrotnie, dlaczego się szybko rozwijamy? Bo bardzo ciężko pracują Polacy i bardzo długo, kosztem wolnego czasu, kosztem rodzin, kosztem szczęścia jakiegoś osobistego, pracują bardzo ciężko, żeby zarabiać. I to jest nasz atut. On też wygaśnie kiedyś. Jak już będziemy bogaci, jak dzisiaj Francja, Anglia, to też Polacy bardziej będą myśleć o czasie wolnym. Proszę pamiętać, że Europa Zachodnia na urlopy zaczęła późno jeździć. To są 50. lata. Czas urlopu był bardzo krótki. W XX wieku to czas urlopu był bardzo krótki. Mało było urlopu. Nadal w Stanach Zjednoczonych przecież wakacje są dużo krótkie, urlopy dwukrotnie krótsze niż w Europie. Bo komuna, prawda, razem z Zachodem chciała to mieć, żeby to przynajmniej było porównywalne. Odwiedziłem teraz właśnie te ośrodki szybkiego rozwoju w Azji, Japonii wcześniejszej, Korei obecnie. No, jak tam w Centralnym Banku się nawet pracuje? No to średni czas pracy każdego urzędnika, mówiłem już o tym, to wynosi około 10-10,5 godzin pracy dziennie. Urlop 2 tygodnie. Często pracownicy nie korzystają z urlopu, tylko wolą pracować. To są te źródła rozwoju. Ludzka praca, ludzki umysł i dobrze wyposażony w kapitał, w technikę, w nowoczesne rozwiązania. Ale też mądre kierownictwo państwowe. No i jakaś taka w miarę jedność społeczna. Ludzie są nakierowani na dobro kraju. U nas niestety od wojny szwedzkiej, przepraszam, że tak daleko sięgam, ale to się ciągnie przez całe rozbiory i później, duża część społeczeństwa woli współpracować z zagranicą przeciw Polsce niż dla Polski, bo w tym widzi swój interes osobisty, możliwość kariery. To nie jest nic nowego, że tak duża część Polaków tak ostro Polskę za granicą krytykuje i się stara, żeby Polskę karać i opóźniać. Im jest wszystko jedno, czy będzie Polska, czy będzie jakiś land europejski, byleby ich kariera osobista się rozwijała. Nic na to nie poradzimy. To jest kwestia wychowania rodziców. Jakoś to się tak dzieje. No. Ale to jest od wojny szwedzkiej. Wtedy duża część arystokracji polskiego wojska była po stronie najeźdźcy, który, powtarzam, no, do gołego polską ziemię ogołocił, ze wszystkiego. Jak chcemy coś ciekawego z polskiej kultury zobaczyć, wcześniejszej, to musimy jechać do Sztokholmu, czy Göteborga, czy gdzieś, żeby obejrzeć. Regalia królewskie, dzieła Kopernika, no cokolwiek. Materialne przedmioty naszej kultury. No tak się ułożyło, że te kraje, co zagarnęły w drodze najazdu, te dobra, także Niemcy, Anglicy, no nie zamierzają tego oddawać. Chociaż te kraje poszczególne się o to starają, jak Grecja w stosunku do wszystkich krajów europejskich. Każda stolica europejska krajów kolonialnych sobie kolumny sprowadzała z Egiptu, rzeźby z Grecji i stawiała w centrum miasta jako dowód, prawda, wysokiej kultury. A to były zwykłe ukradzione, zgrabowane rzeczy przecież, ociekające krwią. Polska była po stronie tych wyjaławianych z kultury, drabionych. Szybko to odrabiamy. Z mojego punktu widzenia nie będę już żył wtedy pewnie, no ale fakt, że tak blisko w zasięgu mamy dzisiejszy poziom dobrobytu Zachodu, jest naprawdę imponujący. Chciałbym zarazić przynajmniej część Polaków tą radością. Ale trzeba wytrwać w pracy, w dobrej organizacji. Instytucje polskie pracują jak pracują, ale pracują coraz lepiej. Każdy obcokrajowiec, każdy analityk zagraniczny to przyzna i to widzi. W
W polskich miastach jest bezpiecznie. Polskie miasta, duże i małe, są coraz piękniejsze, coraz bardziej czyste. Są takie książki na temat toalet w Europie. No, polskie toalety są czyste i bardzo eleganckie. Jak to było w PRL-u? Na tle nie wymienię innych krajów europejskich, bo jeździcie, to wiecie. Nawet tych bogatszych od nas. Cała kultura polska idzie szybko do przodu. Młodzież jest wyedukowana. Jakie by nie były, to też po polsku nie jest właściwie, jakie by złe były nasze uniwersytety, bo są prywatne szkoły i publiczne, to jednak poziom edukacji jest bardzo wysoki. I przeciętny Polak jest bardzo dobrze wyedukowany. Dlatego kapitał zagraniczny tu napływa. Mimo tych złorzeczeń i narzekań na polską gospodarkę, kapitał zagraniczny napływa do Polski drzwiami i oknami. Dlaczego? Bo już infrastruktura jest dobra, komunikacyjna, telekomunikacyjna, informatyczna. Jest wysoko kwalifikowana siła pracująca. Są wysoko kwalifikowani ludzie, którzy pracują ciężko i są dobrze wyedukowani. I wysoką jakość pracy dostarczają. A kosztują cały czas mniej niż na Zachodzie. Nad tym ubolewamy, ale to jest na razie nasz atut cały czas. Zarabiamy przecież dużo mniej niż przeciętnie w krajach najbogatszych. To się będzie zmniejszać, ta różnica. U nich są pewne kryzysy, w niektórych krajach bardzo spadł poziom życia. To nic tym krajom źle nie życzę, no ale no w takich Włoszech szalenie spadł poziom życia. Od czasów kryzysu finansowego z 2008 roku. Się nie mogą wydobyć z tego jeszcze kryzysu, a tu przyszły następne uderzenia. No ale jakby zostało dużo z tego dobrobytu, który był. Ale te kraje będziemy teraz przeganiać szybko. Już wiele z nich przegoniliśmy. Teraz przegonimy zaraz Hiszpanię, która też dla nas była krajem, no, bogatszym. Tam są enklawy, co prawda, takie bogactwa, których nie dościgniemy jeszcze, ale zaraz przeganiamy Hiszpanię, dosłownie, nie wiem, 2-3 lata albo wcześniej. Przegoniliśmy Portugalię, Grecję, inne kraje i już chwytamy przedpokój tych krajów, takich jak Francja czy Anglia. Nie będę mówił, czy one się rozwijają, czy nie. Ale zwrócę uwagę Państwu na coś takiego. Dlaczego to jest możliwe? No nasze płace realne w ciągu ostatnich lat, między 2015 a 2022, wzrosło 24%, a w Unii Europejskiej o 2%. Stąd ten dystans się zmniejsza. U nas 24%, w Unii Europejskiej wzrósł poziom życia, wzrosły płace realne, ale o 2%. To są te porównania. Co dalej z inflacją się będzie działo, proszę Państwa, w Polsce w tym roku? Według projekcji, szczegóły w poniedziałek będą podane i będą we wszystkich mediach, według projekcji inflacja na koniec roku wyniesie między 7 a 8%, czyli już będzie jednocyfrowa, jak to mówimy, poniżej 10%. Mówię cały czas o inflacji, nie dla ekonomistów przypomnę, poziom cen w stosunku do zeszłorocznego w tym samym okresie. Natomiast miesięczną mamy już 2 miesiące zero. I w kolejnych kwartałach i latach będzie się ta inflacja dalej obniżać. Ile na sam koniec roku, w grudniu, no to tak szczegółowo tego się nie da przedstawić. Ale między 7 a 8 w ostatnim kwartale. Bardzo nisko. I w drugiej połowie 2025 inflacja powinna zejść do naszego celu inflacyjnego NBP. Czyli 2,5 plus minus 1%. Tak samo podobnie ma być w Banku Centralnym, w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I tak samo szacuje Europejski Bank Centralny u nich sytuacji. To są podobne procesy we wszystkich tych krajach. Wygasają efekty wcześniejszych szoków. Oczywiście jak nastąpi nowy szok, jakaś dramatycznie zły rozwój sytuacji wojennej po naszej wschodniej granicy, jakaś nowa odpukać pandemia, meteoryty, coś, no to oczywiście się wszystko może zmienić. No. Ale to Już limit tych złych rzeczy chyba, proszę Państwa, jakoś tam wyczerpaliśmy. Tu mamy projekcję inflacji NBP-owską, którą teraz Państwu przedstawiamy. W poniedziałek w szczególe. Tak to wygląda. Jak Państwo widzą, w 2025 schodzimy do celu inflacyjnego, do tego obszaru celu inflacyjnego.
To jest projekcja, jak widzicie Państwo, główna projekcja, 90% prawdopodobieństwa, z mniejszym prawdopodobieństwem może być wyższa lub niższa, a z 30% bardzo różno. Trzeba się modlić i wierzyć, że wreszcie będziemy mieli szczęście i będzie szybciej spadać ta inflacja. I u nas, i u sąsiadów, i w innych krajach, bo to idzie razem. U nas, powtarzam jeszcze raz, nic szczególnego w naszej inflacji nie ma, na szczęście. Znaczy, lepiej byłoby, jakby może była o wiele niższa, jakoś szczęśliwie i szybciej byśmy wychodzili. Ale nic złego też nie ma w naszej inflacji, jakiegoś szczególnego. Działamy wszyscy podobnie, posługując się tymi samymi narzędziami. W debacie publicznej powtarzany był też często jakiś absurdalny zamysł, że NBP nie wykorzystał wszystkich środków, narzędzi, jakie by mógł wykorzystać. Już nie powiem, które instytucje też to bezmyślnie powtórzyły. W szczególności jakieś obligacje, że mógłby Narodowy Bank Polski wyemitować i ściągnąć miliardy nadmiaru pieniądza z rynku. Kiedy? Bo teraz tego nadmiaru już nie ma. Byłoby to po pierwsze sprzeczne z prawem. Nic takiego Narodowy Bank Polski nie może robić. Od czasu wydzielenia oddziałów z Narodowego Banku Polskiego, które się stały bankami komercyjnymi, które mamy na rynku, to byłoby możliwe w PRL-u jeszcze, nawet pod koniec. Od czasu nowej ustawy jest niemożliwe. Bank centralny nie może w stosunku do konsumentów, do zwykłych obywateli kierować żadnych papierów wartościowych. A po drugie, no jaki to byłoby absurdalny system. My moglibyśmy wyemitować obligacje oprocentowane odpowiednio wyżej niż banki to przedstawiają, niż Skarb Państwa przedstawia i zgarnąć wszystko. Powalić na kolana wszystkie banki w Polsce, które by zbankrutowały, bo wszystkie depozyty by odpłynęły do nas. A my moglibyśmy je utopić, no bo nam są przecież niepotrzebne. To jest absurdalne, ale to się powtarza w debacie politycznej. Ja niektórzy ekonomiści, już tacy, którym się nie chce uczyć, powtarzają to bezmyślnie, że bank mógł wyemitować obligacje i ściągnąć pieniądze z rynku i tą inflację, co stała się popytowa w pewnym momencie, ściągnąć. Powtarzam to tylko tak, do tego tematu będziemy wielokrotnie wracać na pewno. Ten zarzut jest podnoszony, dwa są podnoszone, że za późno podjęliśmy podwyżki. Powiedziałem, jak to jest absurdalne. Byliśmy następni po Czechach i Węgrzech i otrzymaliśmy od razu lepsze rezultaty. Fed, Centralny Bank Ameryki i Centralny Bank Europejski o wiele, wiele później to zaczęły. Natychmiast to podjęliśmy, jak wyszło z naszej analizy, że trzeba podnosić. Weszliśmy na niesamowicie wysoki poziom. 10 razy, raz za razem, czy 11, już nie pamiętam, podnosiliśmy do stopy. Do poziomu 6,75, który jest niesłychanie wysoki, jak na polskie warunki. 0,1 na 6,75. Duży wstrząs w gospodarce zrobiliśmy, ale antyinflacyjny. I żadnych obligacji nie mogliśmy emitować. Wszystko się dokonało dobrze. Dlaczego się dokonało dobrze? Bo Rada Polityki i Zarząd NBP przygotowywali się do wszystkich tych ruchów długo wcześniej, zanim się kryzys pojawił. Spodziewaliśmy się jakiegoś kryzysu, ale innego, no ponownie finansowego i tak dalej. Mówiło się, że jakiś kryzys powstanie na skutek tego, że banki zachodnie tak wiele płynności wlewały do gospodarki, to luzowanie ilościowe słynne. My tego nie robiliśmy. My jesteśmy konserwatywnym bankiem. Po raz pierwszy coś na wzór tego nastąpiło w pandemii dopiero, kiedy powszechne było oczekiwanie, że państwo, że cały system wspomoże firmy i osoby fizyczne na tyle, żeby w Polsce nie powstało masowe bezrobocie i jakieś dramaty. I wtedy państwo przez PFR i przez BGK udzieliło takich środków przedsiębiorstwom, częściowo pomocowych, częściowo bezzwrotnych. One weszły do systemu bankowego i potem system bankowy, czyli banki komercyjne, na aukcjach sprzedawały te obligacje częściowo do NBP. Część z nich, kilkadziesiąt procent. I z tego też się czyni zarzut. Złamaliśmy konstytucję, bo pomogliśmy państwu polskiemu. Nic takiego nie miało miejsca. To jest normalnie uprawnione nasze działanie. Gdybyśmy tego nie zrobili, to powstałoby zamęt w systemie bankowym. Załamanie się rentowności obligacji i tak dalej, i tak dalej. Przy innej okazji możemy szczegółowo o tym mówić. To jest moja druga kadencja, proszę Państwa.
Gdyby coś było krytycznego, co mógłbym powiedzieć o tym, co Bank Polski zrobił, Narodowy Bank Polski w tym czasie, to bym szczerze powiedział. No, nie widzę nic takiego. Może jakieś uwagi dotyczące mechanizmu funkcjonowania, że w strasznych pracy nadmiernej, sporach, dyskusjach to było decydowane coś, co potem się okazało oczywiste. No ale to tylko tyle. Bank Narodowy działa zawsze tak konserwatywnie. To wszystko przechodzi przez dużo departamentów, analiz. Nic nie może być tak ad hoc zdecydowane. A już na pewno prezes nie ma nic do powiedzenia w tych sprawach. Prezes wyraża, przedstawia w swoich wypowiedziach stanowisko całego banku. Nigdy nie ma najmniejszej różnicy. Może się zdarzyć jakaś egzotyczna osoba z banku, co wypowiada opinie jakieś całkiem inne, ale to jest zupełnie inna kwestia. Nawet członek Rady Polityki Pieniężnej. To się najczęściej zdarza. Proszę pamiętać, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie są pracownikami Narodowego Banku Polskiego. To sąd kiedyś stwierdził jednoznacznie i tak jest. To nie są pracownicy Narodowego Banku Polskiego. Ich obowiązuje tylko savoir-vivre. Ich obowiązuje, jak to się nazywa, lista praktyk dobrego zachowania, jak to się nazywa, co w firmach mamy. No. Słucham? No nie, ale taki... To podpisali, czy to za tym się powiedzieli prawie wszyscy członkowie obecnej też Rady. Z wyłączeniem tam dwóch, czy już nie pamiętam, czy trzech osób. I które tego nie przestrzegają. Ale tak jest we wszystkich bankach centralnych. To są wolne osoby z wolnym jak gdyby prawem do wypowiedzi. No ale nie powinny pewnych rzeczy robić, a niektóre tylko są prawnie karane. Przekazywanie informacji na zewnątrz, które są tajne, poufne. I tak dalej, i tak dalej. A szczególnie w okresie tym przed i bezpośrednio po podjęciu decyzji. Jak Państwo zobaczą wyniki głosowania z opóźnieniem, to Państwo zobaczą, że naprawdę jakichś tutaj wątpliwości w Radzie nie ma. Te zasady dobrych praktyk, dobrej praktyki no we wszystkich bankach istnieją od czasu. To najpierw w Banku Centralnym Anglii, który ma najdłuższą tradycję i na nim się wszystkie wzorowały i do nas. I takie dobre praktyki akceptowali wszyscy członkowie Rady, zawsze. Proszę pamiętać, że ja byłem w Radzie, gdzie też stanowiłem jakby taką mniejszość no razem z panią świętej pani Zytą Gilowską. Ale czy słyszeli Państwo i mogą znaleźć w archiwum jakieś moje wypowiedzi przeciwko bankowi, przeciwko całej Radzie? Przeciwko decyzjom banku. Jakieś tam głosowania były, coś się działo, ale potem się występuje razem, bo są ciała kolegialne. Profesor uniwersytetu to się może dowolnie wypowiedzieć. Chociaż też tu z kolei działa też polityczna poprawność i tak dalej. Ale członek rady ma tylko jedno stanowisko na zewnątrz. Takie, jakie ma Rada Polityki. Podobnie członek zarządu. Słyszeliście jakiegoś członka zarządu, żeby się wypowiadał inaczej niż zarząd czy prezes? Tak jest we wszystkich bankach centralnych cywilizowanych krajów. Cywilizowanych krajów, czyli tych zachodnich, czyli tych najlepiej rozwiniętych. Unia Europejska, Stany, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, no wszystkie te podstawowe, wszystkie kraje. No i co dalej się będzie działo, proszę Państwa? Dzisiaj mam kolejny taki news do ogłoszenia. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, że kończymy cykl podwyżek. Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek. Czyli cały czas trzymaliśmy rękę na spuście, na języku spustowym, tak powinienem powiedzieć, prawidłowo, zgodnie z zasadami prawda, obsługiwania broni. Podwyżek. Byliśmy gotowi, żeby natychmiast zrobić podwyżkę, jakby coś się działo niepokojącego z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń. No, nikt nie przewiduje, żeby w najbliższym czasie coś takiego wydarzyło. To jest nieformalne jakieś takie narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek. Ale oczywiście, coś się nagle stanie w Ukrainie czy w gospodarce światowej, no to się zbieramy na trybie nadzwyczajnym, możemy każde działanie podjąć. Ale nie jesteśmy już w cyklu podwyżek. W istocie od jesieni zeszłego roku, jak widzicie, właściwie no przecież rynek się nie spodziewa podwyżek. Następnym ewentualnym krokiem jest oczywiście ruch w drugą stronę. I powtarzaliśmy,
Wielu członków Rady to mówi, także to chyba większość Rady w sumie, nie wiem, to się okaże w głosowaniu. Ja mówiłem o swoim osobistym stanowisku. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na następne kwartały, czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, no to wtedy przyjdzie czas na obniżki. Te obniżki będą bardzo służyć wsparciu wzrostu gospodarczego, no, który teraz jest słaby w trakcie tego kryzysu. Wsparciu wzrostu wynagrodzeń. Wsparciu przedsiębiorstw, potanieniu kredytu, niższych rat kredytu mieszkaniowego, na co wszyscy czekamy. I mówiłem o tym wielokrotnie, to już nie jest żaden news, że się spodziewam, że to będzie w tym roku. Zobaczymy po wakacjach, się zbierzemy, zobaczymy jak to będzie. Przypominam, w sierpniu nie ma posiedzenia decyzyjnego RPP. Jest jedno posiedzenie seminaryjne, dyskusyjne. Możemy je przekształcić w decyzyjne, ale to się chyba nigdy nie zdarzyło i nie przewiduję nic takiego. Mogę w każdej chwili wezwać członków Rady i będą musieli przyjechać z Wysp Zielonego Przylądka czy tam Wielkanocnych na takie spotkanie. Mają taki obowiązek. Nie można zdalnie głosować, bo nie ma formy zdalnego głosowania, tajnego odpowiednio. No, ale to jest możliwe, ale nieprawdopodobne. Także zobaczymy po wakacjach, jak będzie wyglądać inflacja i te obniżki, ta ulga, ta oddech dla kredytobiorców może być. I dla przedsiębiorców, no tańszy kredyt. Teraz kredyt jest, my zahamowaliśmy kredyt, zamroziliśmy kredyt. Kredytu konsumpcyjnego praktycznie nie ma. Kredyt dla przedsiębiorstw jest na bardzo niskim poziomie. No mieszkaniowy wygasł. Także tutaj dużo grup społecznych i całe społeczeństwo czeka na to, żeby tu się ruch zaczął z powrotem. Wszystkie kraje natychmiast, jak będą mogły, to będą to obniżać. Natomiast ta inflacja, to z całego świata takie analizy napływają, ta inflacja jest wyjątkowo uporczywa. Nie wiadomo, jak ona długo będzie jakoś tam jeszcze cały czas się iskrzyć, jakoś istnieć. Jest wiele czynników, o których długo by mówić, strukturalnych, dotyczących całego świata, które powodują, że ona jest, jak to mówią po angielsku, persistentna, prawda? Polscy ekonomiści często używają angielskich słów po polsku. Ona jest bardzo uporczywa i trzeba z nią walczyć umiejętnie. Metodą pani Lagarde na przykład mówi o przyszłej polityce w najbliższym czasie Banku Centralnego Europejskiego, że ona w ogóle nie może nic przewidzieć. Oni działają z miesiąca na miesiąc. No trochę jesteśmy w takiej samej sytuacji. Chociaż projekcja jasno mówi, że mamy ten trend spadkowy. Szczęśliwie. Ile to czasu minęło, zanim ja mógłbym się tu pojawić z uśmiechniętą twarzą, na tyle na ile potrafię, bo mam taki ponury wyraz twarzy, a nie, że inflacja znów wzrosła. I do ilu będzie rosła. Przypominam, że były wypowiedzi nawet członków Rady Polityki Pieniężnej, że będzie styczeń, luty 24%. Ale tego nasze projekcje, nasi analitycy nie przewidywali. Była niższa nawet trochę niż nasze przewidywania. No i później zaczęła pikować w dół, jeśli można mówić pikować w dół. I zaczęła spadać w dół bardzo silnie. I w tym szczęśliwym momencie jesteśmy. Jak zobaczyłem te dane z flesza, co prawda, że drugi miesiąc jest zero inflacji, no to jest naprawdę coś, co na wakacje napawa nadzieją, że się z tą zmorą już uporamy blisko. No. Inflacja poniżej 5% według psychologii ekonomicznej w normalnych warunkach jest niezauważalna dla społeczeństwa. Oczywiście po tak wysokiej inflacji wszyscy jesteśmy bardziej czujni, bardziej obserwujemy ceny w sklepie i to, co kupujemy. Ale w normalnych warunkach inflacja do 5% jest niezauważalna. Ale za optymalną dla naszej gospodarki uważamy 2,5 plus minus 1. Inne kraje wysoko rozwinięte nawet uważają 2. No ale to zależy od kraju, po prostu od jego sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Kraje wysoko rozwinięte mają zawsze niższą inflację w tendencji, bo się wolniej rozwijają. Proszę pamiętać, że inflacja zawsze jest też ceną rozwoju. W kraju, który jest szybki wzrost gospodarczy, pojawiają się tendencje inflacyjne, bo ten sektor się szybciej rozwija, ten wolniej, powstają wąskie gardła. No jakieś tam nadmiernie wynagrodzenia wzrosły, no coś się dzieje. W gospodarce stabilnej, takiej co się nie rozwija w ogóle, no to w ogóle nie ma powodów do inflacji. Raczej deflacja się może pojawić, spadek cen. A wbrew temu, co się wydaje zwykłemu zjadaczowi chleba,
deflacja jest jeszcze gorsza od inflacji. Bo tak brzmi przyjemnie, że ceny spadają. Ale to oznacza kryzys gospodarczy, to oznacza bezrobocie, masowe bankructwa i tak dalej. Najlepiej dla nas, jakby było 2,5. Przynajmniej tak było do czasu tego wielkiego kryzysu inflacyjnego. Więc główne newsy, proszę Państwa, dzisiejsze. Koniec, zamykamy cykl podwyżek, ale trzymamy cały czas stan gotowości. Ale już nie z ręką na języku spustowym, tylko taki stand-by. Następnym ruchem normalnej sytuacji będzie przystąpienie do delikatnych obniżek. Podałem warunki tych obniżek. Inflacja jednocyfrowa i przewidywanie w następnych kwartałach spadek inflacji. No i ta informacja, dzisiaj chyba ją pierwszy raz mówię, że w latach 2015-2022 realne wynagrodzenia wzrosły o 24%, a w strefie euro 2%. W komentarze można sobie przedstawić. Nasze gonienie poziomu życia zachodniej Europy trwa. No złośliwi mogą powiedzieć, tacy przeważają zawsze, no dobrze, ono trwa dlatego, że tam na zachodzie się zatrzymali albo wprost, jak Włochy, Grecja, Hiszpania, spadli w tym wyścigu. No tak jest, no ale tak wygląda świat. My też, proszę Państwa, się rozwiniemy do tego wysokiego poziomu, nie wiem jakiego, ale wyższego niż ten przecież jeszcze za 10 lat. A potem już się nie będziemy rozwijać tak szybko. Nic nie trwa w przyrodzie w nieskończoność, a już szczególnie wzrost gospodarczy. Jak by to miało wyglądać dalej? Te kraje, które już są bardzo, bardzo, bardzo bogate, siadają na tych worach z pieniędzmi i raczej konsumują, często za granicą, oddają się lenistwu i takiemu trybowi życia. A młode narody, młode gospodarki, napięty im nadeptują i te stare wilki wypychają z lasu. Wchodzą na ich miejsce. My na szczęście jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy jeszcze tym młodym wilkiem, który goni, który dopada już teraz, przekracza możliwości innych krajów i ściga tych najbogatszych, najsilniejszych. I zaraz, zaraz to będzie. Za 8 lat na tej sali, za 10 lat na tej sali Państwo z nowym prezesem na ten temat będą mogli porozmawiać i on się będzie się cieszył, chociaż będą nowe problemy. Zawsze są nowe problemy i one się pojawiają. Jaki jest główny problem Polski, jakby mnie na koniec Państwo spytali? Wojna. Nie to, co się może zdarzyć w tym kontekście tej wojny. Nikt tego nie wie, co przecież może przynieść czas. A z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego, co Narodowy Bank Polski najbardziej interesuje? Czy co jedynie interesuje nas jako instytucję? No wydatki wojenne. Podnosimy udział wydatków na zbrojenia w PKB do 4%. To jest potężny ciężar. I te wydatki w większości przecież są kierowane nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce, to też, ale na zakupy szybkie uzbrojenia za granicą. Nie chcemy zrobić tego błędu, co polski rząd w 1939 roku. Znaczy, jak on podejmował te decyzje, no to nie było wiadomo, czy to jest błędne, czy niebłędne. W 1939 roku rząd miał do wyboru, no sprowadzanie szybko sprzętu gotowego wojskowego z zagranicy, czy w 1938, 1937, albo rozbudowę własnego przemysłu zbrojeniowego. Wybrano to drugie rozwiązanie, które uważano wtedy za wielki sukces. Nadal w podręcznikach historii dla dzieciaków tak to przedstawiamy. Centralny okręg przemysłowy i tak dalej. Że budujemy własną potęgę. W 1943-1944 roku byśmy mieli tak potężny przemysł obronny i tak wyposażoną armię, że nikt by nas nie ruszył. Ani żadna Niemcy, ani żadna Rosja sowiecka. No ale wojna wybuchła w 1939. Teraz nie chcemy tego błędu zrobić, polski rząd. Rozbudowujemy przemysł zbrojeniowy, ale kupujemy gotowy sprzęt za granicą, który chcemy serwisować, offsetować i tak dalej. Te zamówienia już są złożone. Osobiście potwierdziłem, że są już produkowane i że będą. Już w przyszłym roku ogromne dostawy, a w tym roku już były pierwsze. Opłacone już przecież w tym roku. No ale niestety są takie siły w Polsce. Nie chcę wchodzić w politykę, nie będę go nazywał. Ale dzisiaj w Sejmie mamy, czy mieliśmy, wotum nieufności wobec ministra obrony, który te zamówienia złożył, próbę jego odwołania. W środku naszego największego wysiłku w historii zbrojeniowego. Jak to nazwać? No i trwały bardzo intensywne zabiegi, żeby prezesa NBP nie dopuścić do drugiej kadencji, obalić, zmusić tam do rezygnacji. Dlatego
że zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie chcieliby, żebyśmy tego uzbrojenia nie zdobyli. No, na wschodzie to ze zrozumiałych powodów, niestety skrajnie agresywnych, a na zachodzie, no, że wolą mieć własną siłę zbrojną, większą od naszej. Z siłami zbrojnymi idzie ogólne poważanie dla danego kraju, siła, liczenie się z nim. Myślą państwo, że dlaczego z Turcją się tak liczy świat? Dlaczego Turcja, Unia Europejska wypłaciła tyle miliardów za to, że powstrzymała ruch migrantów, a nam prawie nic, ochłapy jakieś absolutnie. My na same edukację dzieci z Ukrainy wydajemy chyba ponad 700 milionów rocznie, tak, w stronę miliarda idziemy. 60 tysięcy studentów z Ukrainy studiują u nas na uczelniach i ma stypendia. Nic na to nie dostajemy. Ale stać nas. Pierwszy raz w historii tak możemy mówić. Stać nas. Dajemy radę. Mamy dochód wielokrotnie niższy narodowy PKB niż jeszcze niedawno. Stać nas na te wydatki, stać nas na te zakupy, damy radę. Wbrew wszystkim przeciwnościom. A dlaczego jest atak na NBP? Dlaczego nowy właściciel Rzeczpospolitej i parkietu, nie będę wnikał, prawda, kto i tak dalej, zaatakował coś, co może kiedyś nastąpić. Pewnie nie za mojej kadencji, ale że NBP będzie na rynku odkupował, tak jak przy pandemii, obligacje wykreowane przez Fundusz Dozbrojenia Polskiej Armii, które gdzieś tam przejdą przez banki prywatne, konsorcja zagraniczne, krajowe. Już się w to uderza. Dlatego się nie zdziwcie państwo, że ataki w ogóle jakiekolwiek, merytoryczne, pseudo, niemerytoryczne, obyczajowe, inne pójdą czy idą w ministra finansów, a finansami bezpośrednio teraz w jakiś sposób zarządza premier w tej przecież trudnej sytuacji, w ministra Błaszczaka i w prezesa NBP. Bo tu już jest jeszcze ten zamysł, żeby wprowadzić po ewentualnym nieszczęśliwym wyniku wyborów dla Polski euro w Polsce natychmiast. To całkowicie nasze szanse i rozwojowe, i zbrojeniowe odłoży ad calendas graecas. Taki jest świat. Trzeba się z nim zmierzyć, jaki jest. Jak deszcz pada, trzeba wziąć parasol. Trzeba się z tym zmierzyć i obronić Polskę. Dziękuję. Proszę o pytania. Bardzo proszę, pan redaktor Rafał Tuszyński. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna. Panie prezesie, powiedział pan, że spodziewa się pan w tym roku, że mogą nastąpić obniżki stóp. Natomiast biorąc pod... Jeśli zostaną spełnione warunki, okay, o których mówiłem. Mm-hmm. Inflacja jednocyfrowa i z pewną tendencją spadkową. Pewną tendencją spadkową. Okej, okay, ale czy biorąc pod uwagę tą ścieżkę centralną projekcji, którą pan zaprezentował, która ociera się o 3,5% dopiero na koniec 2025 roku, czy nie obawia się pan, że jakiekolwiek obniżki stóp mogą wytrącić tą ścieżkę z tego dopuszczalnego pasma odchyleń i Rada będzie musiała wtedy cofać tę decyzję? Mam szacunki, w niewielkim stopniu to zmieni projekcję inflacji. A osobiście, to zaznaczam tym razem, nie w imieniu instytucji, osobiście się spodziewam, że szybciej dojdziemy do celu inflacyjnego. Takie jest zdanie wielu członków Rady. We wrześniu jest możliwa i jaka skala, jak szybko Rada będzie schodzić z obecnego poziomu stóp? Z rozwagą, powoli, rozważnie, tak jak pani Lagarde mówi, rozglądając się na boki, z miesiąca na miesiąc. Czy we wrześniu jest możliwa? Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie, no, z 90% pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwe we wrześniu, tak? Ale mówimy o inflacji, o spadku typu 0,25. Tak jak się wznosiliśmy stopniowo, chociaż nam radzono przecież, różne dyskusje były w Radzie, no macie wyniki głosowań, były wnioski cały czas składane o podwyżkę o 1 punkt procentowy. Szczególnie ci członkowie Rady przysłani przez Senat składali wnioski o 1 punkt procentowy, 0,5 punktu procentowego, 0,25, no jeden przedstawiciel do końca o 1 punkt procentowy, jak było wczoraj, to nie powiem oczywiście. No to jednak zdecydowana większość Rady woleliła ostrożnie po 25, nie robiąc wstrząsu dla gospodarki. No więc schodzenie będzie podobne. Bardzo proszę, kolejne pytanie, pani redaktor. Po wakacjach, jak się spotkamy, będziemy dużo więcej wiedzieli, po odczycie sierpniowym.
Pani redaktor Renata Oliasz, bardzo proszę. Dzień dobry, Renata Oliasz, SB News. W takim razie, panie prezesie, czy pan się spodziewa jednocyfrowej inflacji w sierpniu? Niektórzy członkowie RPP komunikowali już to wcześniej, że to jest dosyć prawdopodobne i w związku z tym, skoro cykl jest zakończony podwyżek, czy już się rozpoczęła dyskusja na tym ostatnim posiedzeniu w lipcu o możliwych obniżkach? Nie, dziękuję. Nie było takiej dyskusji, no bo mówię, działam rozważnie. Nie było dyskusji o rozpoczęciu obniżek. Jak może być w sierpniu, nie podejmuję się zgadywać, bo prezentuję stanowisko banku i naszego zespołu analitycznego. Na zespół analityczny projekcja mówi tylko, że inflacja na koniec roku będzie między 7-8, no ale też raczej to będzie tak, że w grudniu będzie niższa. No chociaż pamiętajmy, każdy miesiąc ma swoją specyfikę i jest to odniesienie, proszę pamiętać, do poprzedniego miesiąca rok wcześniej. Z miesiąca na miesiąc to jedno, ale jest inflacja ta podstawa CPI, to ją odnosimy do roku wcześniej. Więc jak Państwo patrzą na przewidywania, trzeba patrzeć, jak ona rok wcześniej przebiegała. W przyszłym roku na przykład gorzej będzie, to bóg odniesienia się pogorszy, prawda, bo inflacja inaczej się kształtowała. Ja osobiście nie, nawet tak prywatnie sobie nie pomyślałem, jak to może być w sierpniu. Ja tylko marzę o tym, żeby we wrześniu była zdecydowanie jednocyfrowa i żeby ta projekcja dalej zakładała ten szybki spadek. No sierpień to sierpień, proszę odpoczywać. Bardzo proszę, pani redaktor Natalia Ojewska. Natalia Ojewska, Bloomberg. Jeśli w tym roku będą obniżki stóp, to jakie one mogłyby być wysokości? Ponieważ niektórzy ekonomiści oraz rynek frasów przewidują, że stopy mogłyby spaść o 100 punktów do końca 2023. Czy są to wygórowane oczekiwania? Wygórowane oczekiwania, to w ogóle nie przychodzi mi do głowy nic takiego. Żadnych gwałtownych ruchów w NBP nigdy nie wykonuje, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. My mamy opinię na rynku banków centralnych, że tak powiem, w BIS-ie, Banku Rozliczeń Międzynarodowych, banku konserwatywnego. Podobnie jak bank niemiecki, jak Bundesbank. Chociaż oni należą do euro oczywiście, ale my należymy do tych banków, jak niderlandzki, bo już nie ma Holandii, belgijski. No my jesteśmy bankiem takim działającym bardzo konserwatywnie i spokojnie. Żadnych nagłych ruchów. No chyba, że co, bo powtarzam, wojna, coś tam się dzieje, no to wtedy, ale przewiduję, jeśli coś się by działo po 0,25. Ale jak Rada mnie przegłosuje, to oczywiście będzie inaczej, ale tak patrząc po Radzie, to tam żadnych takich jakichś, jak to powiedzieć, no takich osób skłonnych do takich nagłych jakichś decyzji raptownych. Gospodarka nie lubi raptownych, nagłych zmian. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówię, ewentualne obniżki na koniec roku, rynek już skonsumował. Przecież obserwujemy rynek, obserwujemy wszystkie banki komercyjne, analizy. Rynek już skonsumował. Rynek obligacji, rynek inwestorów. Rynek już skonsumował, że jak wszystko pójdzie tak, jak projekcja przewiduje, to mogą być obniżki na koniec roku. Ale to 100 punktów, no to jakiś właśnie taki trochę fantasta. Takich decyzji w ogóle NBP nigdy nie będzie podejmować, przynajmniej za mojej kadencji. Zawsze to 0,25 najbardziej nam się podoba, no chyba, że się zorientujemy, że właśnie coś zaniedbaliśmy. Do tej pory tego nie było i że trzeba nadrabiać jakby. Nie było takiej sytuacji. Także to 100 może pani wykluczyć, skreślić z DPS. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Czyli zrobimy coś, co rynek już skonsumował i z czym się liczy. Tak jak wczorajszą decyzję. Nikim wczorajszą decyzją czy brakiem decyzji nie zaskoczyliśmy, bo rynek w całości to przewidywał. No tak to się powinno w normalnych warunkach dziać. Natomiast przepraszam, w czasie jak ta inflacja tak szybko rosła, było trochę decyzji, które zaskakiwały rynek. No ale sytuacja była taka, że też nas zaskakiwała i projekcje nas zaskakiwały. Ale jak jest normalna w miarę sytuacja, że jest stały trend, no to my rynku nie chcemy zaskakiwać. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Bardzo proszę. Pan redaktor Aureliusz Łojewski. Kolega podejdzie. Aureliusz Łojewski, Fakty TVN. Panie prezesie, czy nie obawia się pan, że to ewentualne obniżenie stóp procentowych może być zbyt wczesne, no bo w obszarach, gdzie jest niższa inflacja, no czy strefa euro, czy Stany Zjednoczone, tam nie mówi się o obniżkach stóp procentowych, wręcz są one cały czas podwyższane, więc jakie byłoby ewentualne uzasadnienie ekonomiczne? No i czy nie obawia się pan zarzutów o polityczne podyktowanie tych obniżek stóp procentowych? Jeśli chodzi o to, czy przedwczesne, nic pochopnie nie zrobimy. Państwo od dawna znają te warunki, jednocyfrowa inflacja
i projekcja nie tylko nasza, ale przecież wszystkich instytucji krajowych, międzynarodowych, że inflacja dalej będzie szybko spadać. To będzie logiczne, przewidywane przez rynek i konsumowane przez rynek wcześniej. Żadnych pochopnych decyzji nie podejmiemy. Nie ma takiego mechanizmu w banku, żeby ktoś podjął pochopną decyzję. Po drugie, aha, że te inne banki. No ale też proszę pamiętać, że Bank Centralny Ameryki, czyli System Rezerw Centralny, zaczęły podwyższać stopy też dużo później. Już nie pamiętam dokładnie, 6 miesięcy chyba, czy 9, no dużo później. Sytuacja w tych krajach jest kompletnie inna. Znaczy euro nie jest krajem w dodatku. Tam przychodzi pani Lagarde na spotkanie i ma tych 26 czy tam iluś, prawda, tych prezesów i się dopiero kłócą, no bo każdy kraj chce czego innego. No Włochy nie chcą podnoszenia stóp raczej, jak państwo się domyślają, czy Grecja, czy Hiszpania. Kraje południa nie chcą podwyższania, chciałyby obniżania. Kraje północy chcą podwyższania, no więc to jest w ogóle inny mechanizm. Nie ma się co porównywać z nimi. Natomiast zaczęli dużo później, to dużo później, czy tam nie dużo później, bo tam też się mówi o dwóch podwyżkach, no Lagarde się wystrzega, żeby mówić, ale w Ameryce to dwie podwyżki pewnie i koniec. Ale my pochopnie nic nie zrobimy, jeśli nie będą spełnione warunki, jeśli sytuacja nie będzie na to wskazywać, to tego nie zrobimy. Natomiast sytuacja polityczna, czy tam działania polityczne, no nas interesują, jak tyle, jak wstajemy rano, jak czy deszcz pada, czy nie pada, no ale i tak wsiadamy w samochód służbowy. Ale to nie ma dla nas znaczenia, no, a co by miała sytuacja polityczna to zmienić? No. Nie obawiamy się takich zarzutów. Powtarzam, popytajcie w swoich redakcjach, popytajcie analityków z banków komercyjnych, zagranicznych, czy spodziewają się obniżek w tym roku. Jak będzie taki spadek inflacji? No, spodziewają się, no po prostu się, no po prostu to nikogo nie zaskoczymy, tym nie zaszkodzimy gospodarki. Natomiast wpływ na inflację będzie niewielki. Pewne procesy, co są publicznie, czy decyzje głośne, na inflację czy na PKB mają mały wpływ. Na przykład ten program odbudowy. Tak tyle jest dyskusji, czy nam Unia łaskawie da nasze pieniądze, czy nie da, warunkując to politycznie. Niewielkie mają znaczenie. Państwo mi to wytykali, że mówię co innego niż rząd. No czas mówię co innego niż rząd, bo ja mogę mówić otwarcie. Niewielki ma wpływ. Trochę zwiększy inflację, no bo to są dodatkowe pieniądze i trochę podwyższy tempo PKB, ale trochę, niezauważalnie. W pewnych dziedzinach i tak dalej. To są takie rzeczy, o których się dużo mówi, a wpływ na gospodarkę jest bardzo niewielki. Chociaż dla pewnego sektora albo dla pewnej grupy społecznej czy pracowniczej może mieć duże znaczenie, ale globalnie dla nasza gospodarka, się państwo muszą tego wreszcie się z tym oswoić, jest potężna. My mamy potężną, dużą gospodarkę. Jeszcze 20 lat temu pewne rzeczy były dla nas nie do zrobienia, teraz są. Mamy potężną, dużą gospodarkę, jedną z największych na świecie. 20 czy którąś, nie wiem jak tam teraz, nie wiem czy pani profesor wie, nie pamiętam. No mogę sprawdzić, powiem państwu, państwo sami sobie sprawdzą. Ale mamy potężną gospodarkę, to są niewielkie rzeczy. Gdyby były zagrożone te środki w ogóle spójności, to już ma znaczenie oczywiście. Nawiasem mówiąc, one przejściowo ich nie będzie, proszę pamiętać, bo się kończy jedna perspektywa budżetowa Unii i przed drugą zawsze jest taka przerwa. Przez jakiś czas już niedługo nie będziemy mieli prawie żadnych środków, niewielkie. Ale to też dla nas, my jesteśmy rozpędzoną wielką maszyną w tej chwili. A z czego to wynika? Z tego, że ludzie ciężko pracują. Nie ma tu cudu. My nie mamy już złota, diamentów, tytanu, manganu, czegoś. Nic nie mamy. No, ten węgiel był naszym bogactwem, a teraz przekleństwem. Pilnując interesów narodowych, powinniśmy jak najdłużej z węgla korzystać. No ale oczywiście, jak są na to nakładane jakieś straszne podatki i obciążenia, no to jest niemożliwe. No to jest kwestia rządu, niech się tym zajmuje. To jest trudna kwestia. To jest główne. Jakie mamy dwa zagrożenia narodowe, takie gospodarcze? Energia, żeby była tańsza, czy utrzymać chociaż to, co jest, i demografia. Ten napływ dodatkowych pracowników z Ukrainy już się zawęził, prawda? Przewinęło się ponad 9 milionów, tam w pewnym momencie było ileś tam, no w sumie w tych wcześniejszych i tych wojennych, no to jest jakieś 2 miliony. Ale tak już to cieknie słabo. Część odpływa do świata, z powrotem na Ukrainę, no to się trochę to ograniczyło. Z Białorusi się zwiększa napływ, no ale nadal jest mały i to nie ma takiej swobody wyjazdu z Białorusi, no ale jest, no. Będziemy mieli coraz bardziej dotkliwy brak rąk
do pracy. No Polacy już nie chcą ani zbierać truskawek, ani jabłek, ani tam jagód czy coś. Ukraińcy już też. Najpierw chcieli, teraz nie. Tak jak Polacy najpierw wyjechali do Anglii, czy Irlandii, czy Niemiec, zrobili wszystko, te przysłowiowe szparagi. A teraz już Polacy nie chcą zbierać. Już mają lepsze prace, są lepiej wykształceni. Już wolą w restauracji, w hotelu, czy w ogóle gdzieś wyżej. Ostatnio byłem w takim hotelu w Anglii, wszyscy byli z Polski, od kierownika hotelu w ogóle, przez kierowników sali, ale do pokoju włącznie i tak dalej. No to po prostu się dzieje, Anglików nie ma, jest mało, prawda. No więc demografia i energia. Natomiast tu się nie boję, że to będzie jakoś upolitycznione czy coś takiego. No to są pewne oczywistości dla wszystkich podmiotów życia gospodarczego w Polsce. Ktokolwiek byłby prezesem i tak dalej. Żeby państwo widzieli, jak zróżnicowane są stanowiska i sympatie polityczne ludzi w banku, to by państwo się zdziwili. No całkowicie nie takie jak prezesa, tyle powiem. No. Bo tu żadnych czystek nie robiłem, ani nie wymieniałem składu. Bank ma ustabilizowany. W banku, proszę państwa, najczęściej jest tak, w Narodowym Banku Polskim, że ktoś przychodzi do pracy i pracuje do emerytury. A najczęściej dobrych kilka lat powyżej wieku emerytalnego. To jest dobra praca. I w PRL-u było tak samo zresztą w Narodowym Banku Polskim. Wiem, bo mój ojciec pracował całe życie tutaj. Nie osiągnął wysokich stanowisk, ale dobre miejsce pracy. Stabilne, nie ma stresów, nie ma nerwowości, bo nie ma też presji. Nie jest prawdą, że ktoś tu na kogoś naciska, żeby jakiś tam coś konkretnego było powiedziane. Jest niemożliwe, to jest 3300 osób. Państwo pierwsi o tym wiedzieli. Proszę. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę, że wyczerpaliśmy pulę pytań, zatem szanowni państwo, dziękuję państwu. Chciałbym, żeby państwo wyszli w nastroju optymistycznym, bo są dobre wiadomości. Inflacja 0,0, dwa kolejne miesiące, 11,5, zbliżamy się do 10. Płace ruszyły jednocześnie. No, oczywiście te płace też trzeba obserwować. Ale wszystkie mamy dobre wiadomości. No nie wiem, kiedy będzie następna konferencja, że przyjdę i powiem, że wszystkie wiadomości są dobre. No oby następna. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.